Ktoś mi naczyłem, czy Płoszczyna, tak jak tutaj Witek pokazał, będziemy iść sobie z zielonym szlakiem do czerwonego, a teraz stoimy sobie na granicy, jeszcze motorki są piękne. Paszporty nas sprawdzają. Dokładnie. Podprawa jest. Pójdziemy sobie zielonym do czerwonego, czerwonym na Wetrow, na wieżę widokową, później na Papstek, Rudawiec, czyli tak dzisiaj będzie dość bogato, z 18 km co najmniej. Uja. Pogoda fajna, więc rewelacja. Ja naprawdę tam chciałeś, bo ja nie byłam. Ale my idziemy ze Śnieżnika stamtąd, na Prezionę. 51 km. Spanie w lesie. O, już. To jest problem. Widoczek? Nie, na raz ciężko przejść. Dobra, to co, zrobimy małą przerwę. Tam mówię, no to mała. Tu jesteśmy. Ale idziemy właśnie tym czerwonym, po Papsteku, 4,5 km, ale na ten. Dlaczego ta trasa? Ogarniamy trasę. Ogarniamy trasę, dyskusje są. Nie, to mówię, że jest niedaleko. Nie, w lewo, drodzy, jest niedaleko, bo ja mówię, że jest 4,5 km czerwonym. Darek proponuje tym narciarskim 4,5 km. Mamy kiki, nie mamy nart. Nie wiem, czy się uda. Ale to jest ten sam. Ale ja nie mam ani kików, ani nart. A to nie, to nie ma. A to jesteś pewny, że nie będzie ten sam? Tak, ten sam będzie. Nie, na pewno. Kika, może kulesy. Źródełko. Rozpestki. Mamy niedźwiedzią bołdę, czyli chatę z niedźwiedziem ładnym. Jesteśmy pod rozpestnikiem. Co to jest? To jest napisane? To jest zapisane. No mówię, że niedźwiedzia bołda, nie? Mamy to. Mamy to. 85. Dobra, dorobisz sobie, będzie miał. Tak powiem. No czerwony, 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 nie wiem, patrzę tam. Patrzę tam. Dobra, koniec Wojny. Tak nie było. Jak wiemy, kurwa, gdzieś, jak koniec. Zaraz, jak koniec. Kupią kurwa zabawę. Zaraz braknie. Zaraz braknie śniegu. Teraz. Źródełka znowu jakiegoś. Bo ja siedziałem pod prysznicem w takim wieży z zimną wodą. On nie lepiej wyglądał. Ty jak tu odejść? Tyle piwa. No. Jak tu żyć? Ale pięknie. Pięknie, cudnie. Dziewicza na... Oj, piękne widoczki się otwierają. W końcu. Cudnie, nie? Idę tam na tego pieńka. Wyjdzie, wyjdzie. Opa. O, i tu nasz kolega, panie, jaskółkę robi. O, mała leci, leci. Się. I to po trzech piwach. Będzie odległość, będzie odległość. Będzie, wyszedł z progu, tak, tak. Telemarkiem zawdzionował, jest! Na rożę. Piotrek, jak było? Jak było? Zajebiście, panie. No jak zwykle zaczęły się skróciki. Ktoś wymyślił znowu skrócik. Tu jest dopiero widoczek piękny, nie? Bardzo ładny. No, co
to zimno. Rzeką bardzo stromą, bardzo kurcza, nurt jest wartki, że tak powiem. Potok górski. Potok górski, jak tu Darek zasugerował, zimna woda, koło zera nawet. Gośka będzie przepływać rurą. Tamtej strony płynie, to będzie wypływać. Gośka! Płyń! Czekaj, też płynie, jakoś zapytam. Nie wpływajcie się, nie wpływajcie na łąka, nie? I właśnie na takie łące można było spędzić cały dzień. Ale spodnie kocyk, jak się możesz położyć na tej łące? Co byś zrobił? Bo ja się nie mogę położyć. No trzeba powiedzieć, ja w aucie mam kocyk. Kto skoczy po kocyk? Mam kocyk w aucie. Ja pójdę, tylko w którą stronę? No. Wychodzimy teraz na łączkę i pięknie widać dalibinową rozchledną, czyli replikę wieży, która stała na śnieżniku w pewnej okazałości. Piękna. Piękna. No. Im bliżej, tym coraz ładniejsze. Coraz ładniejsze widoki. Super, będzie można wejść do góry, jak ktoś będzie chciał. Jak nie, to myślę, że będzie tam możliwość zakupienia jakiegoś piwa. Tam, jak jest ten wąwóz taki jest czarny, no. Idziesz do góry i jest taki płaski szczyt. No. To właśnie było tak widać tego pradziada, nie? Tak. Ale ty, przepraszam, tylko siebie, tak? Lancer. Czy nas też trochę nagrałeś? Troszeczkę. Troszeczkę. Słuchajcie, kochani, można piweczko kupić, całkiem niedrogo, 45 koron, to na nasze realia, to jest bardzo tanio. Proszę bardzo, pod taką wieżą. Jak inaczej się nie napić dwóch piwek, nie? Jedno na prawo, drugie na lewo. Tak. Witek też ma dwa piwka, tylko że on trzyma kamerę. Tak, kamerkę, więc nie można pokazać. A tutaj towarzystwo. No tu już są niektórzy po piwie. Tak, już to Darek już nie po jednym mówi, że nie wiem, czy dalej pójdzie. Gośka czeka na następne dwa. Kamila jedynie ma pecha, bo dostanie tylko czerwoną orążadę. Jeszcze upitą. Prawdziweczek się trafi. Tak. Prawdziwa rodzynka. Dobry. Idziemy na trampolinę. No, tu jest ta piska. Na szczycie. Znaczy, gdzie ty jesteś? Papsteku. Schronisko papstek, wyciąg pod papstekiem, bo szczyt troszeczkę wyżej jest. A tu jest dobre piwo. Knedle są jeziorko. Dobre. Bardzo fajne. Więc no, jaka atmosfera przyjemna. No ludzie. Ze szkorca, cieplutko, balkony, tarasy. Czekaj, bo dzisiaj niedziela. To do kościoła. No do kościoła. Chodź, ukłonimy najświętszej. O, tego wygląda kapliczka. Wszyscy wychodzą, teraz my możemy sobie zobaczyć, jak tam też. Taka malutka górska kaplica. Daliśmy na ofiarę. Pięknie, klimat jest rewelacyjny. Idziesz po ten, po orążadę? Nie wiem po co, idę zobaczyć, co tam jest. No i ten, idziemy zaraz po napitki, po tą złocisty, złocisty napój i chyba knedle z jachodami, tak? Czy z borówkami? Kochaczka, jesteś z nami? To są truskawki, słyszysz? Gotujemy knedle. Proszę bardzo. Chyba po ognisku będzie. Bardzo dobre knedliki są. Chyba ogień się nie wyjdzie. Z borówkami, że tak powiem. A do tego jest najważniejsze zapitka holbasera. Rozcieńczacz, tak. Bo inaczej strasznie słodkie pudru, są. Bo tak, tak. Za dużo cukru w pudru. Pokaż chłopaków, a Wiktora w szczególności, bo on z doświadczeniem. Ja on już prawie wszystko zjadł. To moje doświadczenie. Rozrabiasz. I wracamy. Kolejny tysięczniczek po czeskiej stronie. O, tysięczniczek. O.
jest nasze polskie. Jest tysięcznik. Trzeba pilnować roboty. Tylko z metrażem coś nie halo. I dalej się kierujemy na Rudawiec teraz. No jesteśmy na Rudawcu, ale widzę, że tabliczka znikła, najwyższa góra gór bialskich. Komuś się pewnie sobie zabrał na pamiątkę. No jak zwykle, nie? Oszołom. Są wszyscy, że tak powiem. No na pieczątkę sobie przybite sprawy. O proszę, komuś się ciepło zrobiło. Pięknie. Pięknie tam śnieżnik było widać. Widziałeś coś tam? Było. Tym razem bezbłędnie znaleziony. Tak, tak. No nie, nie udało się go minąć. Wiedzieliśmy, gdzie jest. Pięknie. Czwarte dzisiaj tysięcznik. Polski oczywiście. Ostatni dzisiaj. Więcej nie będzie. No, jesteśmy znowu do parkingu, w miejscu, w którym żeśmy startowali. Zrobiliśmy sobie 24 km. Czyli w miarę, ekipa nam trochę naburmuszyła się, że tak powiem, ale ogólnie jest super. Zrobiliśmy parę tysięczników, gdzieś 5, 4, nawet nie wiem. Przy okazji. Przy okazji, tak, była wieża, było jedzonko, no i jest wieczór, czas miło spędzony. No pięknie, no super. Zapraszamy. Polecam, zapraszamy.